Budżet województwa podlaskiego. Zarząd województwa podlaskiego przedstawił projekt budżetu na 2024 rok. Dochody województwa podlaskiego zaplanowano na poziomie niemal 1 400 milionów złotych. Ta wartość w porównaniu z 2023 rokiem wzrośnie według planu aż o 61%. Choć to rekordowa w historii województwa wartość, wydatki okazują się równie poważne. Jeśli chodzi o wydatki, planujemy, że będą one na poziomie 1 482 000 000 złotych, z czego bieżące to oczywiście 736 milionów złotych, a majątkowe 746 milionów złotych. Szanowni Państwo, jest to pod względem wydatków i dochodów najwyższy budżet w historii samorządu województwa podlaskiego, zarówno przez pryzmat, tak jak już powiedziałem, i wydatków, i dochodów. Planowany deficyt wynosić ma 85 milionów złotych i jest, mimo rekordowych wpływów i równie rekordowych wydatków, niższy od tegorocznego o 4 miliony złotych, co zdaniem Artura Kosickiego świadczy o tym, że zadłużenie województwa nie pogłębia się. Olbrzymią część wydatków pochłonie transport i łączność. To aż 760 milionów. Na przewozy krajowe, pasażerskie przeznaczamy kwotę prawie 70 milionów złotych. Tu wspólnie z wicemarszałkiem Olbrysiem decydowaliśmy i wspólnie z zarządem, że ta kwota będzie o 11 milionów wyższa. Też jeśli chodzi o pasażerskie przewozy autobusowe, ta kwota wzrośnie o ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych. Ogromna kwota ponad 572 milionów popłynie na inwestycje drogowe, przy czym spora część to fundusze unijne. Blisko 7 milionów skierowane zostanie na drogi powiatowe, a około 50 na remonty. Ale jak zaznaczył Artur Kosicki, jeśli chodzi o remonty, będzie to kwota taka jak w tamtym roku, 50 milionów złotych, ale wspólnie w zarządzie zakładamy, że ta kwota pewnie na wykonaniu będzie o wiele wyższa z tego powodu, że jeszcze jest wiele dróg wojewódzkich do wyremontowania. Około 7 milionów złotych pochłonie turystyka. 70 milionów będzie kosztowała ochrona zdrowia. To kwota podobna do tegorocznej. Cały czas czekamy na już podpisanie stosownej umowy i wdrożenie naszego projektu, który obiecaliśmy mieszkańcom podczas wyborów w 2018 roku, to jest Breast Cancer Unit. I tego jeszcze w tym projekcie budżetu nie ma, czyli tych 231 milionów złotych, które uzyskaliśmy z Funduszu Medycznego. Te pieniądze dopiero będą na etapie realizacji budżetu wprowadzane, bo już te umowy pojawią się, myślę, w pierwszej połowie roku 2024. Ale żeby też standardowo porównać te wydatki do wydatków wcześniejszych, to w 2016 roku na ochronę zdrowia zarząd województwa przeznaczał 43 milionów złotych, a w 2017 31 milionów złotych. Także tu też jest znaczny wzrost. Nakłady na sport to niemal 12 milionów 400 tysięcy złotych, a na kulturę ponad 214. Wiele w tym roku żeśmy rozmawiali o regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej w Ignatkach. Były różne kontrowersje, było dużo opinii, zdań i tak dalej. Myśmy oczywiście podeszli do sprawy bardzo poważnie i tu wspólnie z panią marszałek Burnos została przygotowana jak najbardziej koncepcja nowej lokalizacji, nowej placówki, bo tak jak mówiłem, w 2016 roku, kiedy tamta placówka się tworzyła, już wtedy było wiadomo, że nie jest ona w stanie spełnić tych oczekiwań, z którymi dzisiaj się borykamy. To znaczy cały czas nie ma tych miejsc. Poprosiłem panią marszałek, żeby przygotowała taką koncepcję. Taka koncepcja już jest i w roku 2024 będziemy już chcieli zrobić dokumentację projektową i taką placówkę w Wasilkowie, koło na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej zrealizować.
Myślę, że to jest dobre miejsce dla tego typu przedsięwzięcia. W otoczeniu jest muzeum, też w otoczeniu jest, będzie realizowana już inwestycja nasza sztandarowa, czyli Ksylopolis. Jest dużo przestrzeni, dużo miejsca. Myślę, że dzieci, które cierpią na tego typu zaburzenia, będą mogły czuć się tam bezpiecznie i komfortowo, ale też i nasz personel będzie mógł funkcjonować w odpowiednich warunkach. Zaplanowano też znaczące środki na Fundusz Ochrony Wsi. Jak wyjaśnił zapowiadany wcześniej przez marszałka Kosickiego Paweł Jungerman, skarbnik województwa podlaskiego nie przewiduje problemu z pokryciem deficytu budżetowego. Kwota deficytu to 85 milionów 7 895 zł. Będzie ona pokryta wolnymi środkami w wysokości 407 milionów ponad oraz kredytem na 35 milionów zł. Zadłużenie na dzień dzisiejszy w województwie wynosi 280 milionów. Planowany kredyt to 35 milionów, co wskazywałoby, że na koniec roku będzie to 315 milionów. Natomiast 7 milionów spłacamy już starego kredytu, czyli będzie ono wynosiło 308 milionów zł. Takie jest planowane zadłużenie. Planowany był również kredyt w wysokości 38 milionów w tym roku, ale tak jak pan marszałek mówił, wszystko wskazuje na to, że na dziś ten kredyt nie będzie wykorzystany.